Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z MMO Piwnicy. Bartłomiej Kopera dzisiaj na skype'owych łączach. Siemanko Bartek. Witam serdecznie wszystkich. I co, mamy KSW 96 w Łodzi w lipcu. Jakie są kulisy Twojego występu na tej gali? Bo na galach KSW już dłuższy czas Cię nie widzieliśmy. Rozmawialiśmy z KSW już jakiś czas. Ten seria czterech zwycięstw to mocno przyspieszyła. Już tam po trzeciej walce już jakieś tam poważniejsze były rozmowy. Po czwartej tak naprawdę już był nawet wcześniejszy termin. Miałem walczyć chyba w maju. Nie pamiętam dokładnie, ale wyszła ta sytuacja z galą w Łodzi, więc zdecydowałem się poczekać troszkę dłużej. I widzimy mnie na gali w Łodzi. A nie zdziwiło Cię właśnie, że gala KSW nie odbywa się w Atlas Arenie? Nie, chyba jednak no, nazwiska nikomu oczywiście nic nie mówiąc, a Damian, Paweł, ja i reszta zawodników, no to chyba nie jest jeszcze kaliber na 14 tysięcy, bo chyba z płytą tam wchodzi 14, więc tutaj jest fajnie, bo tak naprawdę wydaje mi się, że wszystkie bilety poszły po zawodnikach, więc ten klimat będzie naprawdę, wydaje mi się, taki, każdy będzie świadomy, ta hala będzie wypełniona, wydaje mi się, że co do jednego miejsca chyba jest, nie wiem, czy są jeszcze jakieś bilety w ogóle w sprzedaży, takiej ogólnej, więc atmosfera myślę, że będzie jeszcze fajniejsza, więc jak najbardziej jestem zadowolony, że ta hala, że to jest ta mniejsza hala. Wspomniałeś już te nazwiska, to zapytam. Pawlak czy Janikowski? Kto twoim faworytem w rewanżu o pas mistrzowski w kategorii średniej? Nie wiem, nie chcę się wypowiadać, znam jednego i drugiego, więc to jest taka sytuacja dla mnie niekomfortowa. Kibicuję jednemu i drugiemu, z Pawłem znamy się. Może już nie mamy kontaktu tak jak kiedyś, ale kiedyś w ogóle razem mieliśmy taki, no bo on jest z jednego osiedla co ja, więc za dzieciaka się znaliśmy, utrzymywaliśmy nawet niezły kontakt. Później już tamte nasze drogi się rozeszły, Paweł poszedł do innego klubu, ja do innego. Tak naprawdę w sumie jeszcze oboje wtedy chyba nie trenowaliśmy, albo gdzieś tam początki nasze. Znaczy ja trenowałem judo, Paweł nie wiem czy w ogóle trenował, może zaczynał kickboxing. Ale znamy się, znowu z Damianem znam się, bo bardzo dużo trenowałem w Warszawie, więc po prostu kibicuję, żeby ta walka była na wysokim poziomie i jeden i drugi wyszedł z niej zdrowy. Wracając, Bartek, do Ciebie. No w KSW 4 przegrane walki, ale potem 4 wygrane z rzędu. Czy to na galach Babilonu na jednej bodajże, czy na galach Strife. I to taka odbudowa poza organizacją była warunkiem powrotu Twojego do KSW? No, był jeden, wygasł mi kontrakt, w którym nie wygrałem żadnej walki, więc było wiadomo, że muszę się gdzieś odbudować. Ja chciałem po prostu walczyć i wygrywać i siłą rzeczy tutaj były jakieś inne rozmowy, nie tylko z KSW, ale dogadaliśmy się z KSW, jestem w KSW. No, wiadomo, że po tych czterech przegranych był potrzebny jakiś dłuższy win streak, jedna walka nie wystarczyła, żeby wrócić gdzieś tam do jakiejś topowej organizacji. Wygrałem 4, wydaje mi się, że w dobrym stylu. Jedna z walk była nominowana do poddania roku. Ostatnia walka była z naprawdę mocnym przeciwnikiem, który walczył albo otarł się o walkę o pas na Aresie. Więc wydaje mi się, że jest to naturalna kolej rzeczy, że widzimy mnie w jakiejś dobrej organizacji. Na ile walk? Jest kontrakt w KSW? Możesz zdradzić, nie możesz zdradzać, jak to wygląda? Chyba standardowe kontrakty są na 4. A sprawy z Babilonem i Strife to też jakby bez żadnych problemów te sytuacje kontraktowe tam się rozwiązały. Szczególnie pytam o Babilon, no bo wiemy, że Strife reprezentuje też Artur Ostaszewski, więc tam pewnie było łatwiej. Na Babilonie byłem wypożyczony na jedną walkę, ponieważ gala Strife się nie odbyła. Znaczy odbyła się, ale w innym terminie, który później już mi nie pasował, więc doszliśmy do wniosku, że szukam czegoś innego. Strife mi na to pozwolił. Tutaj to był jednorazowy wyskok i kontrakt ze Strife'em mi wygasł. Były tam rozmowy, zastanawiałem się jeszcze o walkę o pas, ale ja chciałem iść dalej. Dawid Śmiałowski, to jest ten twój dalej, można powiedzieć, punkt kolejny na sportowej mapie. Co powiesz na temat swojego przeciwnika? Na pewno główny atut to bardzo dobre warunki fizyczne. 70 będzie miał dobre, my już przy 6 wydaje mi się, że były w ogóle fenomenalne. No jest niebezpieczny do samego końca walki. To są takie dwie rzeczy, na które na pewno trzeba zwrócić uwagę, czyli warunki fizyczne, no i to, że jest niebezpieczny do ostatniej sekundy walki. Dużo osób
i ze środowiska, i spoza środowiska, jakby oceniając to zestawienie, mówi wprost, że Dawid Śmiałowski to stójka, ty parter. Czy ty też tak to widzisz? Nie, zdecydowanie nie. To jest poziom, w którym zawodnicy nie mają innej płaszczyzny. Wydaje mi się, że na przykład moja walka, nawet póki miałem tlen, że tak powiem, z Rajem, udowodniła, że nie można mnie nazwać parterowcem. Udało mi się go znokdałdować. Tam niewiele zabrakło, żebym go wykończył przed czasem właśnie po ciosach, więc czy jestem parterowcem? No na pewno ten parter mam lepszy. Chyba w sumie, ale nadaje się do walki w stójce i w parterze. Jestem, wydaje mi się, po tylu latach trenowania. Ja pierwszą zawodową walkę miałem 14 lat temu, 14 lat temu. Wcześniej ponad 60 walk amatorskich, więc raczej po tylu latach ciężko określić mnie, żebym był jednopłaszczyznowy, ponieważ robię to już tyle lat, że w każdej płaszczyźnie się odnajdę. Jakie wnioski wyciągnąłeś z walki Dawida Śmiałowskiego ze Skiewem? Bo to była walka, gdzie po raz pierwszy przegrał Dawid. Mam jakieś tam wnioski, nie chcę o tym opowiadać. Tam głównie mój brat ogląda jak dużo jego walk, już któryś tam raz. Teraz też mamy więcej czasu, więc rzuciliśmy sobie, co prawda nie tą, tylko dwie wcześniejsze, ponieważ Viaplay w Stanach jest blokowane, zasięgi. I na YouTubie są dwie walki wcześniejsze, więc te oglądamy troszkę więcej, no bo też są dłuższe, więc spoko. I mamy jakieś tam wnioski, chcemy je zrealizować. Nie chcę też tutaj zapowiadać, rzucać słów. Później okaże się, że walka zweryfikuje to troszkę inaczej. No ja robię najważniejsze, że robię ze swojego punktu widzenia wszystko, co mogę. Wyjechałem na 3 tygodnie do Killcliff. Jestem w jednym z najlepszych klubów na świecie. Śpię, trenuję, niczym innym się nie przejmuję, więc ja robię wszystko, żeby to ja być w jak najlepszej formie i po prostu realizować swój plan. No właśnie wyprzedziłeś trochę, Bartek, moje pytanie, bo chciałem zapytać, ile czasu w tym Killcliff spędzisz? Powiedziałeś, że 3 tygodnie. Kiedy wracasz? Za tydzień. Wracam na 2 tygodnie przed walką, równa na zaklimatyzowanie się, zrobienie wagi i tutaj cały okres sparingowy jest taki główny. Byłem ogólnie w formie już jak tu przyjechałem, bo po pierwsze budowałem formę, bo wiedziałem, co mnie tutaj czeka, bo naprawdę treningi są na naprawdę ogromnym poziomie i bardzo intensywne. Byłem w formie, wkręciłem się troszkę w bieganie, więc też ta baza tlenowa fajnie mi się tutaj przełożyła, bo praca na wyższym tętnie jest dla mnie naturalna, ponieważ biegam bardzo słabo, raczej technicznie i moje biegi wszystkie były na raczej górnych granicach, ale spokojnie sobie z tym radziłem, więc tutaj fajnie się to przełożyło, gdzie uważam, że to bieganie jest spoko, ale pod sporty walki jak MMA, pod sport walki jak MMA przekłada się tak trochę, to mi pomogło bardzo, ponieważ jednak ta praca na wysokim tlenie, tętnie, które jak patrzyłem sobie później nawet z ciekawości moje biegi, no to poniżej 170 to ja tam nie schodziłem, na przykład przez 1,5 godziny półmaratonu, no nie? I wcale przyzwyczaiłem się do tego tak, że nie odczuwałem tego jakoś bardzo ciężko, biegło mi się nawet przyjemnie, więc tutaj fajnie w takich kryzysowych momentach tutaj mi to bardzo pomaga, więc spoko, przyjechałem tutaj w dobrej formie, od pierwszych sparingów nie musiałem się jakoś aklimatyzować, więc jestem bardzo zadowolony, zresztą jeszcze jeden mocny tydzień, wracam, schodzę z obrotów, tak jak mówiłem, docinam kilogramy, łapę świeżość i czekam. My też czekamy. To jest twój drugi raz w Killcliff, ale powiedziałeś mi chwilę przed wywiadem, że Łukasz był tu 5 albo 6 razy. Skąd takie zamiłowanie do tego miejsca u braci Coopera? No jest to jeden z najlepszych klubów na świecie. Jeśli chcesz być najlepszy, to musisz trenować z najlepszymi. Tutaj ja mało oglądam MMA, ale jeśli ktoś ogląda MMA, to tutaj są ludzie, z których się ogląda, fascynuje się ich walkami na UFC, a ja tutaj, wiesz, wchodzę na salę i oni się pytają, Siemka, jak tam się czujesz i co u ciebie słychać. Jest tutaj mega atmosfera, bo oprócz tego, że są zawodnicy na najwyższym poziomie, to tutaj naprawdę jest klimat, tutaj nikt się nie wywyższa, tutaj każdy traktuje cię jak kolegę z klubu, wiesz, podchodzisz do zawodników, którzy walczyli o pas UFC i to on chce ci, to on ciebie zagaduje, pyta się co tam, jak tam, więc czy czegoś nie potrzeba, więc to jest też duży plus, że nie czujesz się tutaj jako obcy. Jestem już tutaj drugi raz, Łukasz właśnie, tak jak mówiłem, nie wiem, 5. albo 6. I naprawdę czujemy się jak u siebie, więc to też jest bardzo ważne. Nie wiesz, nie wchodzisz na salę i wychodzisz ze spuszczoną głową i nie masz co ze sobą zrobić, tylko naprawdę jest fajna atmosfera. W czwartek były sparingi
w małych rękawicach, wiesz, Henry wie, że mam walkę, wpuścił mnie do klatki, wiesz, oglądał moje sparingi, coś tam podpowiadał, więc to jest coś takiego, wiesz, to są ludzie, którymi się fascynuje. Ktoś, kto ogląda MMA, to żyje tymi postaciami, a oni, wiesz, stoją mi w narożniku, na sparingach i podpowiadają i dobierają sparing partnerów, więc jest to coś niesamowitego. I też, wiesz, ja walczę już 14 lat, jak mówiłem, a ogólnie sporty walki trenuję od 6 roku życia, to jest 26. Potrzebuję tych świeżych bodźców, wiesz, ja na sali tutaj znam u siebie w Łodzi już wszystkich, robimy codziennie, ja trenuję 2 razy dziennie, przez cały okres praktycznie, cały rok, gdzieś tam wiadomo, że nie ma walki, to jest trochę luźniej, ale potrzebuję nowych bodźców, motywacji, a tutaj wchodząc na salę i wiesz, obok ciebie, wcześniej jak byłem w fizie, szykował się do Mateusza, teraz Gilbert szykuje się, Luke Vincenta, więc wiesz, to jest tak, że robisz obok nich i mimo, że siedzę 26 lat na macie, tutaj czuję się jak małe dziecko, które wiesz, łapie to wszystko od nowa, no nie? Jeśli wspomniałeś już o nowych bodźcach, to może chwilę o tym twoim bieganiu, bo widziałem, że i maraton przebiegłeś i kilka innych mniejszych biegów. Jak to wygląda? Skąd w ogóle pomysł na te biegi? Wiesz co, jechałem w ogóle, zaczęło się od połówki, półmaraton. Rozmawiałem ze znajomym, który naprawdę mocno się wkręcił w bieganie i mówi, że leci do Pabianic, to tam 40 km chyba od Łodzi nawet nie. Na półmaraton. Mówię, stary, fajnie też kiedyś muszę powiedzieć, no to dawaj ze mną. Leciałem co prawda na wakacje i na wakacjach naprawdę odpoczywałem, nie oszczędzałem siebie, a 5 dni po moim powrocie z Brazylii właśnie był ten połówka. A mówię, dobrze, sprawdzę swoją też, kurczę, głowę, jak to wygląda. No i zrobiłem czas, który nie spodziewałem się, o 10 minut chyba mniej niż chciałem, bo chciałem 2 godziny przebiec, zrobiłem godzinę 50. Biegło mi się naprawdę przyjemnie. Więc mówię, dobra, lecimy dalej z tym po prostu. No i mówię, no to coś, co ogólnie maraton, to jest coś, co o czym całe życie zawsze mówiłem, że chcę to zrobić. No i zapisałem się miesiąc później, też niezbyt biegając, trochę z marszu, ale to też na zasadzie testu swojej głowy ogólnie. Było założenie, że mam się nie zatrzymać, nie przychodzić w trucht. Chciałem trochę szybciej, bo liczyłem, że uda mi się w czwórkę, ale kryzys jednak... Wiesz, wysiłek ponad 4-godzinny to jest co innego. Do połówki się śmiałem, zlekceważyłem, bo tak jak mówiłem, przebiegłem tak jak zakładałem, czyli 2 godzinki w połowę. Mówię, nie czułem w ogóle nawet zmęczenia, więc mówię, to co mówią, to wcale nie jest takie ciężkie, no nie? Ale po 2,5-3 godzinach odciął mi tak nogi, że to była naprawdę duża walka z sobą. Gdzieś miałem w walkach kryzysy, ale wydaje mi się, że to był zdecydowanie większy kryzys, więc cieszę się, że sobie z nim poradziłem. Później jeszcze tuż przed startem byłem w Łodzi, bieg Rossmann Piotrkowską, 10 km, też mówię, założę sobie poniżej 50, udało się to zrealizować, więc to są takie czasy. Ja ogólnie jestem gościem, który nienawidzi biegać, bo żeby to też to warto tutaj dorzucić, no nie, to nie jest tak, że ja lubię biegać, biegam często i sobie poszedłem na biegi, tylko ja tego po prostu nienawidzę, no nie. Sprawia mi to ogromny ból i też miałem wiele urazów, kontuzji i często po prostu nie mogę tego robić, ale też jest to nastawienie. Naczytałem się też książek na wakacjach, Gogginsa, nie Gogginsa i mówię, sprawdzam, no nie? I fajnie wyszło. Ja też nienawidzę biegać, ale też jakieś tam dyszki mam na koncie. No, półmaratonu czy maratonu jeszcze nie, może kiedyś, ale tak jak mówisz, nie rozumiem ludzi, którym sprawia to frajdę. Ale wiesz, że wkręciłem się i po jakimś czasie to też jest, to jest takie przestawienie, tak miałem z górami. Nie lubiłem chodzić po górach, zrobiłem Orlą Perć pierwszy raz. To jest mniej więcej 12 godzin zeszło mi naprawdę od początku do samego końca. I takie wyjścia jak Kasprowy, Giewont, to już jest w ogóle, wiesz, relaks i bardzo fajny dla głowy, gdzie dla mnie to był wcześniej wysiłek. I w bieganiu też się tak to zmienia, że jak zrobiłem tą połówkę, która mnie naprawdę nie zmęczyła, godzinę 50, wiadomo, dla kogoś, kto biega, to jest bardzo słaby czas, ale dla laika mówią, że ogólnie dla amatora poniżej 2 godzin to już jest nieźle. No ja zrobiłem godzinę 50 i trochę się z tym polubiłem, więc to też jest tak, że się trochę ta gdzieś tam przeskakuje to wszystko i jest trochę przyjemniej. No zdecydowanie wolę rower, do lasu wziąć rower i szczególnie we Łodzi to macie tam fajne tereny, nie wiem, czy korzystasz. Tak, miałem taki moment chyba rok temu i dwa, że kolarkę zakupiłem i starałem się w ogóle też takie dłuższe dystanse. Też, żeby sprawdzić trochę swoją głowę, wysiłek. To też jest fajne, bo ja ogólnie uwielbiam jeść, się śmieję, że dużo trenuję, żeby dużo jeść, później trenuję jeszcze więcej, bo zjadłem jeszcze więcej, no nie? A jak wychodziłem na przykład na stówkę, 70 km, no to tych kalorii przepalonych było naprawdę dużo, no nie? Kiedy jakaś walka Łukasza, nam powiedz.
Nie zapowiada się raczej w najbliższym czasie. Nie, Łukasz skupił się trochę na trenerce, na innych sprawach. Nie było aż tak ciekawych propozycji. Łukaszem jest ten problem, że Łukasz walczył na naprawdę dobrych organizacji już od dłuższego czasu. To wcześniej przed wojną ACA, później Cage Warriors i ciężko będzie mu się zmotywować do walki dla jakiejś tam mniejszej gali. Nie ujmując oczywiście, bo to chodzi o samą walkę, ale jednak ta atmosfera przygotowań do powiedzmy KSW, a jakiejś mniejszej gali typu Fanny Babylon jest inna. Ma 35 lat i no, chciałby coś grubego, a to coś grubego raczej nie przyjdzie, więc myślę, że będzie ciężko go zmotywować. Jest tutaj znowu złapał, wiadomo, jak tutaj kula się, wiesz, i trenuje na sali z takimi chłopakami, więc tam, gdzieś tam widzę, że w jego głowie to tam się rodzi, ale jak przychodzi myśl o tym, jak to ma wyglądać, to widzę, że trochę mu się nie chce, ale prowadzi naprawdę dobre treningi. Ta ekipa u nas MMA w Zenicie w Łodzi naprawdę się rozwinęła. Tutaj właśnie też, to też jest fajne, bo przyjechał tutaj, zobaczył po raz kolejny ten cykl treningowy. Tutaj wygląda tak samo jak u nas, bo Łukasz właśnie przełożył ze Stanów te treningi. Od dłuższego czasu już trenujemy, tak jak tutaj chłopaki w Killcliffie i widzę po sobie, że to bardzo mocno procentuje. Łukasz też widzi, że to działa i trochę też przyjechał tutaj zobaczyć, czy coś się zmienia, podłapać jakieś nowe myki. Więc tak to wygląda. Na samo zakończenie, Bartek, bo też jesteś gościem, który lubi sobie czasem gdzieś wyjechać w jakieś ciekawe miejsce. Jakaś podróż zaplanowana już po gali KSW, czy jeszcze o tym nie myślisz? Myślę cały czas ogólnie, ale nie planuję, ponieważ nie chcę tego później odkręcać. Nigdy nie klepę żadnych wyjazdów przed walką. Po pierwsze, żeby się nie rozpraszać myśli, a po drugie, żeby nie połamać nóg i nie jechać gdzieś bardzo daleko. No w gipsie nie chodzę, bo mam taką opiekę, że składają mnie zazwyczaj nawet bez gipsu. Jak miałem połamane dwie nogi na walkach, to też nie miałem gipsu i chłopy są sprawne, więc raczej gips mi nie grozi, chyba że gdzieś tam jakieś naprawdę mocne złamanie byłoby z pręszczami, jak tfu, ale no coś planuję, tylko te wakacje są średnim okresem do dobrych wyjazdów, więc z jednej strony wolałbym poczekać do listopada, ale czy uda mi się dostać tyle czasu w domu, pewnie coś tam wskoczy, ale nie, no oglądam cały czas ogólnie, szukam połączeń, tutaj teraz jestem, tutaj w ogóle jest bardzo fajne połączenie z Miami, jest to, tutaj ten Kuba, Aruba, Peru, jakieś tam inne historie w ogóle, ale to już byłoby bardzo duże przedsięwzięcie i trzeba było je klepnąć dużo wcześniej, żeby to wychodziło, tak się dobrze zgrywało, więc raczej ciężko. Ale no zobaczymy. Na pewno gdzieś wyjadę, bo to po takim okresie przygotowawczym odpoczynek jest tak samo ważny jak trening, żeby ta głowa złapała tej świeżości. Ja bardzo to doceniam, że mam taką możliwość po walkach gdzieś tam na jakieś dalsze ciekawe wyjazdy. Ostatnio udało się tą Brazylię i byłem naprawdę bardzo zadowolony. Chciałbym tam jeszcze pojechać raz, ale już tak bardziej mam znajomych. Poznałem tam kontakt do miejscowych, więc poczuć takiego prawdziwego brazylijskiego klimatu wśród miejscowych, bo nie jest kolorowo ogólnie rzecz biorąc, tak jak byłem, to żeby wjechać, taka historia tylko dodam, żeby wjechać do mnie do hotelu, musiałem minąć trzy bramy, w których pokazywałem taksówką wracając z miasta. Trzy bramy w ogóle, żeby wjechać do hotelu, na których stał strażnik z bronią i upewniał się, czy na pewno jestem z tego hotelu, bo jest tam wesoło, no nie? No, słyszałem i ja zresztą niejednokrotnie, że tam lepiej jechać jest w większej ekipie i dużo, dużo bezpieczniej jest kilkanaście osób niż na przykład w dwójkę, nie? No i mieć lokalsa ogólnie, bo tak też mam znajomych, którzy bardzo dużo podróżują po tej Ameryce i no i ten lokals robi robotę, no pokazuje gdzie, co i jak, no i też jeśli jest jakaś tam sytuacja spięcia, to potrafi to załatwić. No słuchaj, koleżanka mojej narzeczonej pojechała do swojego chłopaka do Brazylii, on jej poszedł pokazać miasto i tak ich obrabowali. No tak, no to jest to. No, jak byłem w Salwadorze, to tak samo, no, była 14, pełno ludzi, ale cały czas mówili, żeby zrobić zdjęcie i schować telefon do kiermany, no nie? Że nie jest tak kolorowo, no nie? Dokładnie. No także co, Bartek, dziękuję Ci za poświęcony czas na ten wywiad. U Ciebie jest poranek, życzę Ci więc miłego dzionka dzisiaj, owocnych treningów i co, widzimy się na gali KSW 96 w Łodzi. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich na galę. Dzięki, hej. Dzięki.